Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj zwracam się do uczniów klasy 8A Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Łęczycy. Kochani, wiem, że to trudny dla Was czas. Jesteście uziemieni w domu, odczuwacie brak spotkań z kolegami, może nawet odczuwacie brak szkoły. No tak wiem, tu przesadziłam. No ale zakładam, że tak właśnie jest. Wyszło na to, że jestem kompletnie uzależniona od mówienia o historii, w związku z tym postanowiłam dzisiaj uszczęśliwić Was spotkaniem ze mną i z historią. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co wydarzyło się w Polsce po 1945 roku. Działo się wiele, ale ja opowiem tylko o wąskim fragmencie, o gospodarce. Kiedy zakończyła się wojna i ludzie zaczęli wracać do swoich domów, spotkały ich właściwie zgliszcza i ruiny. Warszawa była doszczętnie zniszczona. Okupanci wywozili wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. No cóż, jedni odeszli, czyli armia niemiecka, a za chwilę wkroczyli następni, czyli armia czerwona, armia sowiecka. Każdy z tych okupantów wywoził wszystkie wartościowe i cenne rzeczy. Właściwie zniszczeniu uległo ponad 38% polskiej gospodarki. Władze w Polsce sprawowali komuniści. Przyszli razem z Armią Czerwoną. Czy możemy więc mówić o pełnej suwerenności państwa polskiego? Myślę, że nie. Ale komuniści, chcąc pozyskać jak najszersze, największe, najwięcej grup społecznych, zaczęli przeprowadzać reformy. Przynajmniej oni takiego słowa używali. We wrześniu 1944 roku, żeby zaspokoić potrzeby najliczniejszej grupy społecznej, czyli chłopów, ogłosili program reformy rolnej. Reforma rolna zakładała, że parcelacji, czyli podziałowi, ulegną majątki powyżej 50 hektarów ziemi. Ziemia ta należała niegdyś do bogatego polskiego ziemiaństwa. Te ziemie specjalnym dekretem im odebrano. Przyjęło ją państwo, a następnie przekazano chłopom. Wydaje się, że wszystko wygląda super. W czym jest więc problem? Otóż problem polegał na tym, że żeby zaspokoić potrzeby jak największej ilości chłopów, tworzono małe gospodarstwa rolne, które jak się okazało już w niedalekiej przyszłości, nie dawały utrzymania tym gospodarstwom chłopskim. Więc ogłoszona reforma rolna nie rozwiązała przysłowiowego problemu głodu ziemi na polskiej wsi. W międzyczasie trwały prace nad nacjonalizacją przemysłu. W związku z tym właścicielom prywatnych fabryk, różnych przedsiębiorstw odbierano majątki, przejmowało je specjalną ustawą państwo, a następnie nacjonalizowało, czyli oddawało w ręce państwa. W ten sposób władze komunistyczne zagarnęły kolejną dziedzinę życia Polaków. W roku 1947, a właściwie dokładnie 13 i 14 kwietnia, w czasie spotkania plenum KC-PPE, czyli Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, Hilary Minc, który był ministrem przemysłu i handlu, ogłosił program walki o handel. Ta słynna bitwa o handel miała na celu ograniczenie albo w ogóle zlikwidowanie istnienia prywatnych sklepów. Jako pretekstu użyto walki ze spekulacją. Mówiono Polakom, że wpływy z handlu w prywatnych sklepach dostają się nie w ręce najbardziej potrzebujących Polaków, ale idą w prywatne ręce. Nazwano ich prywaciarzami. Utrudniano im dostęp do państwowych hurtowni, nakładano na nich specjalne podatki. Jaki był tego efekt? Połowa prywatnych sklepów właściwie przestała istnieć. Problem w tym, że w zamian tych zlikwidowanych prywatnych sklepów wcale nie powstawały sklepy państwowe, co oznaczało, że Polacy zaczęli odczuwać dotkliwe braki podstawowych artykułów, choćby artykułów pierwszej potrzeby. Hilary Minc nie spoczął na tym, postanowił utworzyć tak zwane powszechne domy towarowe, które następnie zakładały ogromną sieć wielkich domów towarowych, handlowych. W pobliskiej Łodzi taki dom towarowy w dalszym ciągu stoi, przynajmniej budynek po nim. Nazywa się Central. Te domy towarowe miały zaspokoić wszystkie potrzeby Polaków. Okazało się, że nie są w stanie.
tym samym czasie, czyli w roku 1947, Hilary Mintz ogłasza słynny plan trzyletni. Trwał on w latach 1947-49. Jego główne cele to podniesienie poziomu życia Polaków, chwalebne, odbudowa Polski ze zniszczeń powojennych, no i przede wszystkim włączenie ziem pozyskanych lub odzyskanych w system gospodarczy państwa polskiego. Ten plan zakończył się na kilka miesięcy przed końcem i był to jedyny plan gospodarczy, który zakończył się pełnym sukcesem. Czy władze komunistyczne tak świetnie go opracowały? Czy założenia były perfekcyjnie przygotowane? Nie. Pamiętajcie, że to są lata największej odbudowy Polski, całej Polski. I rząd komunistyczny zawdzięcza go zwykłym Polakom, głównie robotnikom, którzy podjęli się niezwykłego trudu odbudowy miast, wsi, maleńkich miasteczek. Największe dyskusje toczono, czy odbudowywać Warszawę, czy też nie. Pamiętajcie, ona uległa totalnemu zniszczeniu. Po zakończeniu Powstania Warszawskiego Hitler wysłał specjalne jednostki, które miały niszczyć Warszawę, właściwie znieść ją z powierzchni ziemi. Ale Polacy nie wyobrażali sobie innej już stolicy. Dlatego postanowiono odbudować Warszawę. Dzisiaj Warszawa jest jednym z najnowocześniejszych miast w Polsce, no i na naszych oczach pięknieje. Wszystko to zasługa Polaków. Kochani, zapraszam Was na kolejne odcinki filmików, które chciałabym dla Was nagrywać. Spodziewajcie się proszę wszelkich instrukcji ode mnie w te dni, w które mamy historię, czyli w poniedziałki i środy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Szukajcie mnie na Facebooku i na moim kanale na YouTubie Lisia Historia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Pozdrawiam Was. Przy okazji dziękuję za wszystkie karty pracy, które spływają do mnie. Jesteście kochani i sumienni. Trzymajcie tak dalej. Do zobaczenia.